Dzień dobry Państwu, nazywam się Waldemar Uzdowski. Mamy w samym mieście Bydgoszczy szkółkę krzewów ozdobnych. Miejsce historyczne, dosyć już stare. Kiedyś tu były przedmieścia, teraz robi się powoli miasto i stąd jest dosyć ciasno. I zdecydowałem się zakupić taką maszynę jak Avant, ponieważ chodziło o drogi, które już były kiedyś bardzo dawno wybudowane. Drogi szerokości 1,20 m, były kiedyś do starych TZ-ów przeznaczone, a że TZ-y już trochę powoli się wykończyły, także do tej drogi trzeba było dostosować jakąś maszynę. Znalazłem Avanta, maszynę, która bardzo mi się spodobała, przede wszystkim dlatego, że ma niski środek ciężkości, no i ta podstawowa rzecz, ta szerokość, rozstaw kół, który wchodzi w moje ścieżki 1,20 m, zostaje rezerwa, bo tu jest około metra. Maszyna bardzo zgrabna, bardzo mi się spodobała, dlatego, że mieści się wszędzie, jest bardzo zwinna, do tego chociaż wydaje się, że te wysięgi, który wysuwa się na odległość, już teraz nie pamiętam, ale już trochę lat ją użytkuję, ale około metra, wydawało się, że może to jest mało, ale to bardzo duża sprawa jest, bardzo wygodna rzecz. To, że się siedzi jak na tacy, ja to tak nazywam, bo siedzenie jest właściwie na elemencie, który się obraca. Z początku sprawia to dziwne wrażenie, ale jest bardzo wygodne przez to. Na wszystkie wąskie ścieżki, gdzie są blisko rośliny, gdzie nie można by w innym przypadku wysiąść, zawsze można sobie, już zatrzymując maszynę na przykład, ruszyć troszeczkę kierownicą. Fotel jakby się przesuwał, robi się miejsce na nogi, można sobie wyjść bardzo racjonalnie, można sobie obstawiać rośliny, nie zwracając uwagi, że się nie martwiąc się, że się na przykład nie dojedzie albo że nie wysiądzie, będzie jakiś problem. Na przykład my dużo roślin, jak widać tu za mną, uprawiamy iglastych i zresztą też liściastych, to są wszystko rośliny ozdobne. Wiele roślin obsypujemy korą. A więc żeby obsypać tą korą, czyli zjechać ze ścieżki, nie można, bo zrobimy sobie dziury. Często jesień to jest okres, kiedy jest bardzo mokro, są opady. Jeżeli wjadę ciągnikiem, nawet takim lekkim jak Avant, to jednak mimo wszystko albo ściągnę sobie włókninę, albo poprzesuwam coś, albo po prostu dziurę zrobię. A tu wystarczy lekko skręcić koła, wyciągnąć wysięgnik, łyżka kory jest wysypywana w bardzo prosty sposób. Maszyny używamy także, i to bardzo dużo, do przewożenia, na przykład mniejszych ilości, do przewożenia dużych drzew. Drzewa nawet w pojemniku 200-litrowym podnosi, nie ma żadnego problemu, przewozi się, wstawić można bardzo precyzyjnie, nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Używam też tej maszyny oprócz celów czysto produkcyjnych do pielęgnacji, na przykład drzew, jako podnośnik. Można wejść do łyżki, zrobić na przykład oprysk szklarni środkiem na zacieniowanie, można przyciąć wielkiego buka nawet do 3 metrów, można spokojnie sięgnąć, dochodząc do tego jeszcze spoza ścieżki, wysięgając dalej, także bardzo wygodnie można to zrobić. Używamy go także oczywiście do zasypywania ziemi na stoły, do sadzenia. Bardzo przydatny, bardzo dobra maszyna, jestem bardzo zadowolony z niej, chwalę sobie, nie psuje się technicznie, silnik pracuje bardzo fajnie. Jest to no, sympatyczna maszyna, jedna z bardziej sympatycznych, które mam, a mam trochę, chociaż nie mamy wielkich tutaj powierzchni, ale używamy maszyny i właśnie bez tej wydaje się, że ciężka sprawa by była, ciężko by nam było pracować. Yeah.
Ładowarka w gospodarstwie jest bardzo przydatna. Służy nam do przewożenia różnego rodzaju palet. Mamy też do niej łyżkę. Przewozimy ziemię, piach. Wyprodukowana w 2014 roku. Ładowarka przepracowała w gospodarstwie 422 godziny. Generalnie chodzi bez zastrzeżeń. Żeby zobaczyć, jak sobie radzi ładowarka Avant 528 w codziennej pracy, wybraliśmy się do miejscowości Kiszkowo, niedaleko Gniezna. Tutaj działa rodzinna firma Task, produkująca pelet, który jest sprzedawany w kraju i w Europie. Ładowarka Avant 528 to maszyna z 26-konnym silnikiem wysokoprężnym Kuboty. Zastosowano napęd hydrostatyczny, dzięki czemu moc jest przenoszona bezpośrednio na koła. Prędkość maksymalna to 12 km na godzinę, długość maszyny 2550 mm, szerokość 1005 do 1290 mm w zależności od rozmiaru kół, no i wysokość maszyny 1980 mm. Maszyna spala około 3 litry oleju napędowego na godzinę. Operator ładowarki znajduje się w przedniej części ramy przegubowej, blisko wysięgnika i dzięki temu ma dobry widok na przenoszony ładunek. Ładunki są przenoszone na ramieniu wysuwanym teleskopowo na wysokość 280 cm, licząc od punktu obrotu narzędzi roboczych. Udźwig Avanta 528 mierzony 40 cm od płyty narzędziowej wynosi 950 kg.